Gość Radia 5. Dzisiaj znany działacz sportowy nie tylko Jerzy, Leszyński prezes Suwalskiego Klubu Badmintona. Dzień dobry, witam panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ta wojenka, tak to nazwę, która powstała w polskim badmintonie po igrzyskach olimpijskich, polski związek Badmintona postanowił ukarać naszych zawodników, wszystkich naszych zawodników na igrzyskach olimpijskich, w tym troje Suwalczan. Odebrane stypendia, inne konsekwencje. No ponoć nie chcieli nocować w dobrym hotelu w Sheratonie. Niektórzy wcześniej wyjechali z igrzysk, chociaż nie powinni. Jak pan to wszystko ocenia? No ja oceniam to oczywiście jako sprawę zupełnie niepotrzebną. Polski Związek Badmintona to jest bardzo szerokie pojęcie, którego pan użył. Natomiast idzie tutaj o zarząd Polskiego Związku Badmintona, który podjął taką uchwałę. Ja jestem członkiem tego zarządu, ale na tym posiedzeniu zarządu nie byłem. Nawet nie zostałem o tym poinformowany, więc będę musiał tą sprawę wyjaśnić. Również nie było na posiedzeniu drugiego wiceprezesa Polskiego Związku. Ja myślę, że ta decyzja była podjęta dosyć emocjonalnie i niesłusznie. Wczoraj na zarządzie. Suwalskiego Klubu Badmintona podjęliśmy uchwałę, w której, w której wyrażamy nasze stanowisko niezgadzające się z tą... Bronicie, tak? Tak, zdecydowanie, niezgadzające się z tą, z tą uchwałą i zawodnicy złożyli również odwołanie do Komisji Arbitrażowej Polskiego Związku Badmintona. Od tego z kolei rozstrzygnięcia Komisji Arbitrażowej Polskiego Związku Badmintona będzie służyło odwołanie do Trybunału Arbitrażowego, a więc wyczerpa im, trzeba wyczerpać ten tryb prawny. No Mniej więcej wiem, jaka jest droga prawna. Panie prezesie, ale tak, tak szczerze proszę powiedzieć, pan wie, o co w tym wszystkim chodzi? Bo na przykład Adam Cwalina Cfelin, został surowo ukarany, nasz zawodnik, między innymi za to, że za wcześnie wyjechał z igrzysk w Londynie, tymczasem ponoć prezes. Polskiego Związku Badmintona. No jeden z tych, którzy go ukarali, no nawet pomagał mu przebukować bilety na ten, na ten wyjazd, także wiedział o wszystkim, a mimo to, po tym jak już Adam wrócił do Polski, no spotkała go surowa kara. Ja już wspomniałem, że myślę, że, że ta uchwała zarządu Polskiego Związku była podjęta bez należytej rozwagi, sposób taki emocjonalny, być może wynikający z tego, że liczyliśmy na lepszy wynik na Igrzyskach, niewiele brakowało rzeczywiście Deblo Mixtowi dosłownie jednej lotki do zdobycia medalu na igrzyskach. Czyli co, jakieś rozgoryczenie takie? Myślę, że myślę, że to jest jakieś rozgoryczenie, ale myślę, że przede wszystkim pod wpływem emocji to, ta uchwała została podjęta. Gdybym był na posiedzeniu, ostro bym na pewno protestował przeciwko podjęciu takiej, takiej uchwały. To jest niepotrzebne. Wydaje mi się, że tak jak ja to robię i w ogóle robimy w klubie, jak robimy w Podlaskim Okręgowym w Związku Badmintona, zawodników należy nade wszystko wspierać. Nie y, prowadzić do jakiegoś konfliktu z zawodnikami, a zwłaszcza nie należy ich karać finansowo, bowiem sytuacja Aha. finansowa niejednego z zawodników jest trudna. W związku z tym naprawdę niepotrzebne to całe zamieszanie. Ale czy chociaż trochę winy nie leży po stronie zawodników? Mieli wspólnie nocować w jednym hotelu, z którego mieli przejechać później busem na lotnisko. Nie uczynili tego. Dlaczego? Ja myślę, że wynikło to z nieporozumienia. Mianowicie Polski Komitet Olimpijski przekazywał dla Polskiego Związku Badmintona, jako jednego ze związków sportowych, które mają swoich reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich, całą masę informacji logistycznych związanych z. Całą logistyką i przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i samego pobytu na Igrzyskach Olimpijskich itd. Tak tak Czyli całe te procedury. W Polskim Związku Badmintona przekazywano, przekierowywano jakby te wszystkie informacje dla zawodników i było ich mnóstwo. Natomiast zawodnicy mieli przede wszystkim przygotowywać się. I to czynili. Nie mieli niejednokrotnie czasu na analizowanie tych maili wielostronicowych. Wielo, wielo w związku z tym, Brak uważam. Do, dobrego przepływu informacji. Uważam, tak? że Czyli... Biuro Polskiego Związku Badmintona powinno z tej masy informacji wybrać rzeczy niezbędne i konieczne i przekazać to kilkoma zdaniami zawodnikom. Pan do końca jest po stronie swoich zawodników, słyszę. No, oczywiście. Inaczej nie Panie... osiągnie się sukcesu.